To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną młody czytelnik Staszek. Cześć. Hej. Porozmawiamy sobie o książce, którą napisała pani Agnieszka Frączek. Nie krokodyluj. O drodze Ludwika Zamenhofa do języka Esperanto. Książka jest to swoista biografia, można powiedzieć, tak? Tego niezwykłego człowieka. Od w zasadzie lat młodości. Jak zaczęła się jego fascynacja językiem? Skąd on w ogóle wziął pomysł na to, żeby wymyślić tak nietypowy język, jakim jest Esperanto? No więc mieszkał na bardzo, w bardzo ruchliwym mieście, gdzie było bardzo dużo też obcokrajowców i każdy mówił w innym języku. I wszyscy kłócili, nie mogli się dogadać, bo każdy miał swój inny język. To jest też takim nawiązanym do wieży Babel z Biblii. No i właśnie postanowił ten Ludwik, że stworzy taki język, którym będą się wszyscy posługiwali i że każdy będzie mógł z niego korzystać i że wszyscy będą się dogadywali. Dokładnie, ten mieszkał w Białymstoku, to był no, tygiel kultur, można by powiedzieć, tak? Tak jak wspomniałeś, byli Żydzi, byli Rosjanie, byli Węgrzy, no, tam szlak transportowy przebiegał, także to było... Białystok był wtedy częścią także Imperium Rosyjskiego, tak? To należy pamiętać. Także w tygiel tych różnorodności, tych kultur, tych właśnie ludzi spowodował to, że chciał zrobić coś, co będzie dla wszystkich dostępne. Udało mu się. Tak, udało mu się finalnie. Język stworzył. No tutaj raczej nie będziemy zdradzać, jakie były tutaj perypetie z tym związane. Warto przeczytać samemu, no i ale na pewno no, była to długa droga, żeby osiągnąć ten cel jego. No i czy wszyscy mu sprzyjali, czy też spotykał jakieś trudności? Nie wszyscy, nawet w rodzinie. Jego ojciec się nie zgadzał, znaczy nie zgadzał, nie podobało mu się to, że syn się bawi językiem, że to uważał to dla takich małych dzieci, no więc raczej tego nie popierał. No właśnie, bo dzieciaki wymyślają swój język, szczególnie jak są małe, wymyślają różne słowa, zwroty, które są czasem śmieszne, czasami mniej. I właśnie tata związany mocno z językiem, tak, nie za bardzo chciał, żeby syn tutaj jakby kreował coś nowego. W książce warto wspomnieć, są również ciekawostki związane właśnie z mową, z językiem, na przykład o językach martwych i wymarłych. Czy znasz takie języki? Czy znasz takie przykłady języków na przykład martwych? Na przykład łacina, bo niewiele osób już mówi takim językiem i to jest taki już, no, raczej jak ktoś do ciebie podejdzie i powie coś w łacinie, no to myślę, że raczej większość osób by nie zrozumiała takiej osoby, no bo to jest jakby już taki zapomniany dość język. Ale język łaciński jest używany w prawie, jest używany w wielu dziedzinach, tak? Więc jest językiem martwym, nie istnieje żaden naród, który posługuje się tym językiem, natomiast dalej jakby jest gdzieś tam używany. A języki wymarłe? No to takie, którymi nikt się dosłownie nie posługuje i na przykład jak łacina jeszcze używam jakichś słów, żeby na przykład coś w przyrodzie określić, jakieś nazwy kwiatów w łacinie, no to w języku wymarłym w ogóle nic się nie używa i nic, to jest zapomniany dosłownie język i nikt tym nie mówi takim językiem. Tak, wymarłe, nie używane przez nikogo w mowie, w piśmie. Przykładem tutaj pani autorka podaje, jest język jaćwiński. Posługiwali się nim jaćwingowie, czyli ludy w średniowieczu zamieszkujące okolice dzisiejszych Suwałk. Bardzo fajne ciekawostki, bardzo dużo treści. No i przede wszystkim historii, która też uczy nas tego,
skąd wzięły się pewne rzeczy, zachowania, a w tym przypadku język esperanto. Tak, to jest takie dążenie do... Esperanto to jest takie dążenie w duchu, nie takie pokazanie, że dążenie do celów takich swoich. No tak, dążenie do celu, gdzie Zamenhof właśnie miał ten swój cel. Czy językiem esperanto posługuje się dużo osób? No chyba raczej nie. Nie, myślę, że sporo osób może znać taki język, ale raczej się nim nie posługuje, bo to jest taki język właśnie jak łacina, że raczej się go nie używa, ale jakby jest jeszcze. Mhm. Z założenia esperanto miało być takim właśnie uniwersalnym, ułatwiającym komunikację, sprzyjającym harmonii językiem. No tak jak mówisz, no nie przyjął się aż tak dobrze jak inne języki, ale 15 grudnia w dniu urodzin Zamenhofa jest obchodzony dzień esperanto na całym świecie. Co jeszcze ciekawego znajdziemy w tej książce? Powiedz ty mi. Jest dużo takich ciekawostek. Takie przerywniki w książce i właśnie no to też urozmaica tą książkę. I co też urozmaica ją jest to, że są takie jakby przypisy wierszowe, które są jakby do jakiegoś zdania, jakaś jest sytuacja i jest taki przypis i tam jest wiersz. Mhm. Dodatkowo wzbogacone jest to ilustracjami. Cała książka jest wzbogacona ilustracjami. To też fajnie się to czyta, no bo wiadomo, zawsze fajnie, jak jest kolorowo. Powiedz mi, czy taki język esperanto jest łatwy? Myślę, że jak do tego podejdziemy i czy lubimy się uczyć języków. No okej, no ale jakbyś miał tak w brzmieniu stwierdzić. Znaczy, myślę, że jest pod wieloma względami jest bardzo ułatwiony, bo jest na przykład tak bardziej i najbardziej są podobne w tym stylu. I wszystko na przykład jest bardziej kolorowy i bardziej, nie wiem, jasny, no to będą jakby te same czasowniki. No i w sumie to myślę, że dałoby się go nauczyć jakoś dość szybko. Mhm. Uczmy się języków przede wszystkim, tak? Jaki teraz jest język najpopularniejszy na świecie? Dawaj. Angielski. No, też tak myślę. Angielski, uczysz się i możesz po całym świecie jeździć, dogadywać się. Drugi to chyba hiszpański, nie? Tak. No bo to związane z koloniami i historią właśnie kolonizatorstwa, jak oni tam mieli te swoje podboje. Ile im się udało zdobyć, taki język panował na danym terenie. No i po dziś dzień tak jest. Książkę warto przeczytać, wydaje ci się. Jak sądzisz, jakie jest twoje zdanie? Myślę, że warto. Jest to ciekawa książka. No i warto, żeby też Polaków poznawać, jakich się ma miało w kraju. Żeby też historię Polski poznawać, to w sumie nie taki nudny kraj, jakby mogło się na pierwszy rzut oka wydawać niektórym. No i bardzo ciekawa książka według mnie. Dokładnie, coś innego. Biografia niesłychanie ciekawego człowieka, która zasługuje właśnie na to, aby ją spisać. Pani autorce się to znakomicie udało. Uważamy, że książka naprawdę jest w dechę i warto ją przeczytać. Dzięki serdeczne. Trzymaj się ciepło, pa.